Siema wszystkim, w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 3. I pewnie w poprzednim odcinku zastanawiacie się, gdzie ja w tym momencie jestem. Otóż jestem tutaj. Tu jest droga z klanu Młota, klan Młota jest tam. Całkiem blisko on jest, tu już jest po prostu dróżka z klanu Młota. Jak zobaczycie, tutaj jest klan Młota, to poszliśmy tutaj tylko. I tu, gdzie ja pobiegłem, proszę, trzeba skręcić w lewo po prostu. I tyle. Ja tego szukałem tyle czasu, tu trzeba było tylko w tą stronę skręcić. No ale coś bywa. To szablo zęby może... Szablo zęby może zabije. Tutaj denerwują trochę. Gdzie mi z tą łapą? Wypad. O ty gnoju. Patrzcie, cwaniaczków. Ej, ale czemu... Czemu nie mogę się ich ciałami pobawić? To jest fajne. Czy ja słyszałem orka? Czy mi się tylko wydawało? O, orkowie. Quick save? Co tu orkowie robią? No dobra, nie wnikam. Ja po prostu zrobię swoje i mnie tu nie ma. Tylko kto ma ten kamień? Mam nadzieję, że kamień będzie mieć ten dowódca, czy ten przywódca, co śpi w tym grupowcu. Ale może lepiej, co został pochowany w tym grobowcu, o. Co śpi w tym grobowcu, trochę dziwne stwierdzenie. Dobra. Czemu to jest tyle orków? Fuck, nie mam many. Demonie! Ciulu jeden! Znowu się Bezi zbugował. Jezus, jaka to jest... No patrzcie, no przecież on... No stoi w miejscu, się kręci... No... Jezus, to jest chyba najbardziej wkurzający bug po tym najnowszym... Znaczy... Po tym patchu 1.73. What the fuck? O, dzięki, demonie. Nie spodziewałem się tego po tobie, ale dzięki. No, zostaw. Teraz mnie możesz zostawić, wiesz? Jeśli myślisz, że się będę z tobą bił, to się mylisz. No. Tak co jest, jak się nie jest się nieposłusznym? Przestroga dla innych demonów. Dobra, ale teraz na serio. Czemu to jest tyle orków? Czemu ten demon zawsze stoi przed tym wejściem? Szaman! Fuck! What the fuck? Co szaman robi? Dobra. To może ja tego demona tutaj wezwę. Siedem. Fuck. Zachciało mi się bawić falą ognia, co? O, level up.
Nie mam many znowu. Chyba będę musiał tych miksurek many dorobić jednak. Dobra. Może będzie tutaj gdzieś ten przywódca klanu, co? O, kamień przodków, fajnie. Leżę sobie po prostu na ziemi. Nie dam ci mojego expa, to mój exp. I ty jesteś moim expem. Ha! O, demon mi dał expa. Fuck! Mój exp! Fuck! Exp! Fuck you! Dobra. Uratowałem ci życie, niewdzięczniku! Czy można szkieletowi uratować życie? No dobra, nieważne. Potem sobie pozbieramy te wszystkie pierdoły, co tu są. Znowu ich tu jest trochę dużo, trochę bardzo dużo ich tutaj jest. Oh fuck you. It's a beautiful night, oh oh oh, it's a beautiful night, oh oh oh. Kamień, cokolwiek. No cześć. O. Jakiś cwania. Cwaniak. Cwaniaczków kilka nawet. Ja też będę cwaniaczkiem i się schowam za skałę. Haha. Dobra. Ty chyba nie myślisz serio, że mi coś zrobisz? No, Juty. Gdyby tylko bez jej umiał trafiać, bez tej poszerzonej kulki ognia, byłoby fajnie. Kto jest w tym grobowcu? Snore! Okej. Okay. Teraz obserwujemy, czy dobiegnie do mnie, zanim go zabiję. Pieprze szkielecie! Kurde. Dobra, damy mu fory. Ja go chciałem zabić. Fuck. Dobra, piedestał kolejny. To jest jakaś skrzynia. Piedestał. Można tu coś włożyć. No co ty nie powiesz? Kamień przodków pasuje idealnie. Stara skrzynia! No. Złamany. No. Wypędzenie zła. Aha, póki ten zwój mi przypomniał, że wielu z was mi pisze w komentarzach, czy tam w prywatnych wiadomościach, żebym nauczył się jakichś czarów, których po prostu nie mam w tym momencie dostępnych, a i raczej nie będę mieć dostępnych w ogóle nawet na końcu gry. Wracaj. Ponieważ wielu z was mi pisze, żebym nauczył się czaru jak meteor, nie wiem, przywołanie błyskawicy, jakaś armia ciemności, ludzie, wszystkie te czary, armia ciemności, meteor. Na przykład meteor jest dopiero wtedy, kiedy wybierzemy drogę Innosa na sam koniec. Czyli, żeby wybrać drogę Innosa, to jest w zasadzie sama końcówka gry. Te czary są przewidziane praktycznie na sam koniec, jako tak jakby jako taki bonus, no. A
Napisałem w komentarzach w którymś odcinku, chociaż nie wiem, czy wszyscy to przeczytali, że ja zamierzam grę skończyć po stronie Adanosa. Szczerze wam powiem, że nie wiem, czy są jakieś czary po stronie Adanosa takie specjalne. Być może jest coś takiego jak burza gradowa. Ale nie wiem, czy to jest po stronie Adanosa. Dobra. Tutaj bym się wziął jakiś teleport, ale nie mam gdzie. Dobra, mam to na wprost, więc... może jakoś spróbuję to ominąć, chociaż nie wiem, czy mi się uda. No to więc tak... nie piszcie mi, czy nauczę się jednego z takich czarów, bo to jest po prostu... niemożliwe w tym momencie gry, ani raczej nie będzie możliwe nawet na samym końcu gry. No chyba, że coś we mnie nagle strzeli i zechce skończyć tego... Te zagrajmy po stronie, nie wiem, Beliara lub Innosa. Ale w to bardzo, bardzo wątpię. Ponieważ już mam ułożony jakby tak koniec tego projektu i... Już jak będzie wyglądał ostatni odcinek, mam bardzo fajnie ułożone w głowie, więc raczej tego nie zmienię. Dobra. Gdzie ja jestem? Jestem tutaj, więc chyba jestem na dosyć dobrej drodze. Ile nam zostało czasu? 3 minuty. Zobaczymy, że uda mi się dojść do tego grobowca. Okej. Goblin, gobliński szaman. Dobra, gobliński szaman jako pierwszy. Cześć. Nie chcę się z nimi bawić trochę. Kurde! Musiałeś tu wleźć! Musiałeś! O, kogoś słyszę. Ktoś tam jęczy z tyłu. Czy... gdzieś w tle. Biały cieniostr, o właśnie. Chwila. Też wiele osób pisało, że my znalazł białego cieniostwora. A ja szczerze wam powiem, nie wiedziałem dokładnie gdzie on jest, więc... proszę, przypadkiem go znalazłem. Bogir mi pomógł, który praktycznie powinien już nie żyć. Siema. Możesz mnie czegoś nauczyć? Tak. Naucz mnie czegoś o polowaniu. Może nauczymy się czegoś takiego fajnego. Mamy dość dużo punktów nauki. Pokaż mi, jak pozyskiwać zęby, szpony i rogi różnych bestii. Nade wszystko musisz się upewnić, żeby nie odprysnął. Wbij nóż w ciało i odsłoń zęby. Potem wyjmij je, podważając od spodu. Pokaż mi, jak obdzierać ze skóry gady. Gady to strasznie wytrzymałe bydlaki. Żeby ściągnąć z nich skórę, musisz ją rozciąć na całej głowie i skórę, zaczynając od tyłu. Ale zrób to bardzo powoli. No i to wszystko. Masz coś, jakąś kasę? Nie wiem. Kwaternist, zajmie... No tak. Dobra, więc tu jest biały cieniostwór. Pokażę wam może, gdzie on jest na mapie. Sam jestem ciekawy, gdzie on jest. Na mapie jest tutaj, w tym miejscu. W takiej większej mapie na grobowca przodków jest w tym miejscu. No i sam się zdziwiłem. Przynajmniej sam będę wiedział, jak będę następnym razem grał, gdzie on jest. W sumie nie mam pojęcia, dla którego klanu jest ten quest, więc jeśli wiecie, to możecie mi napisać w komentarzach, będę bardzo wdzięczny.
No a w tym momencie się z wami żegnam, trzymajcie się, na razie.